Dziedzictwo, odcinek 300 streszczenie. Yaman broni Zeyer i zostaje postrzelony. Nasza kamera pokazuje, jak człowiek Yamdzioza celuje w Zeyer. Zeyer zaczyna iść. Yaman prosi ją, żeby poczekała. Zeyer odpowiada mu, żeby nie szedł za nią. Człowiek Yamdzioza naciska spust, Yaman zasłania Zeyer swoim ciałem. Oboje padają na ziemię. Zeyer jest w szoku. Yaman mruży oczy z bólu. Czy jesteś ranny? Pyta zaniepokojona Zeyer. Yaman opiera się o samochód, przy którym upadli, i zamyka oczy. Zaniepokojona Zeyer prosi go, żeby nie zamykał oczu i zaczyna wołać o pomoc. Yaman próbuje ją uspokoić, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Zeyer wyciąga telefon z jego kieszeni i dzwoni po karetkę. Zeyer uciska ranę Yamana swoim szalem, a on ją uspokaja, mówiąc, że jego rana nie jest głęboka. Nadchodzą Nedim z ochroną i strzelają do człowieka Yamdzioza. Nedim pyta Yamana, jak się czuje, i mówi, że zadzwoni po karetkę. Yaman odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ Zeyer już zadzwoniła. Akcja przenosi się do szpitala. Zaniepokojona Zeyer czeka przed salą operacyjną i myśli, nie uwierzyłam mu. Jeśli coś mu się stanie przeze mnie. Pojawia się lekarka, Zeyer pyta ją, jak się ma Yaman. Ona proponuje wejść do środka do Yamana, żeby porozmawiać. Lekarka mówi, że jej mąż miał dużo szczęścia, ponieważ kula wyszła, ale istnieje ryzyko zakażenia rany, więc opatrunek musi być często zmieniany i powinien przyjmować antybiotyki. Czy to pani się nim zajmie? Pyta lekarka. Tak, ja się nim zajmę. Odpowiada Zeyer, patrząc na Yamana. Lekarka daje Zeyer receptę, tłumacząc, jak przyjmować leki. Lekarka odchodzi. Dobrze, że rana nie jest głęboka. Szybko wyzdrowiejesz, mówi Zeyer. Tak, nie masz się czego bać. Odpowiada Yaman, a Zeyer mówi, że pójdzie przygotować jego dokumenty do wypisu. W tym samym czasie w szpitalu, Yaman zostaje wypisany i wychodzi w towarzystwie Zeyer. Zatrzymuje się na chwilę, a zaniepokojona Zeyer chwyta go za rękę, ale szybko ją puszcza, jakby uderzona prądem. Myślę, że nie mogłaś się doczekać, aż wyjdę. Zauważa Yaman. Nie chciałam, żebyś umarł jak bohater. Odpowiada Zeyer. W tym momencie Nedim dzwoni do Yamana i mówi mu, że zgodnie z jego rozkazem przekazali człowieka Yamdzioza policji. Wściekły Yaman rozkazuje Nedimowi znaleźć tego drania Yamdzioza, ponieważ dobrze wie, jak sprawić mu ból. Akcja przenosi się na komisariat. Duygu pyta Metina, w jakim stanie są Yaman Kirimli i Zeyer. Metin odpowiada jej, że Zeyer jest dobrze, a Kirimli został postrzelony, ale zaraz przyjdą na komisariat, żeby złożyć zeznania.
W tym momencie na komisariat przybywa Zeyer w towarzystwie Yamana. Zaniepokojony Firat wita Zeyer i mówi jej, że martwił się o nią, gdy dowiedział się, co się stało, ale dzięki Bogu, jest cała i zdrowa. Firat dodaje, że drań, który do niej strzelał, został aresztowany. Firat spogląda na Yamana i oskarża go, że to wszystko jego wina. Yaman go ignoruje. Zeyer prosi Firata, żeby się uspokoił, mówiąc mu, że Yaman uratował jej życie, stając przed kulami. Firat wygląda na zaskoczonego tym, co usłyszał, akcja przeskakuje. Zeyer i Yaman są w pokoju, gdzie składają zeznania o tym, co się stało. Firat też tam jest. Jeden z policjantów zapisuje ich zeznania. Odwróciłam się plecami i zaczęłam odchodzić. Powtarza policjant słowa Zeyer. A potem? Pyta policjant. Zeyer spogląda na Yamana i mówi, a potem? Potem on stanął przede mną. Uratował mnie. To twój mąż, prawda? Pyta policjant. Tak, mąż. W tym momencie wchodzi Metin i oznajmia, że zatrzymany przyznał się do winy i zwraca się do Yamana. Dobrze, że ci się udało, Kirimi, ponieważ jego celem nie byłeś ty, tylko pani Zeyer. Co? Zeyer jest zszokowana tym, co usłyszała. Otrzymał rozkaz strzelania prosto w twoje serce, a także byłeś śledzony. Wyjaśnia Metin. Zeyer patrzy na Yamana z poczuciem winy i spuszcza głowę ze wstydu, który czuje. Rozumie, że Yaman mówił jej prawdę, a nie, jak myślała, zmyślał, żeby zatrzymać ją w domu. Dziedzictwo, odcinek 300 streszczenie. Yaman robi wszystko, by Zia przypomniał sobie dzień śmierci Kevzer. Choć stan Zii się polepsza, a on sam jest prawie pewien, że nie doprowadził do śmierci szwagierki, mężczyzna nadal ma mętlik w głowie i nie może sobie przypomnieć traumatycznych zdarzeń z przeszłości. Podczas rozmowy lekarka sugeruje Yamanowi, że powrót do domu jako miejsca zdarzenia mógłby pomóc Zii odzyskać pamięć. Mimo ostrzeżeń Yamana, Zeyer zabiera Yusufa na plac zabaw. Kobieta nie ma pojęcia, że człowiek Kamgoza mają na celowniku. Gdy pojawia się Yaman i kategorycznie każe im wracać do domu, Zeyer stawia opór. Jest przekonana, że mężczyzna okłamuje ją w kwestii zagrożenia. Postanawia jak najszybciej odnaleźć dowody, które obciążą Yamana w sprawie przemytu broni. Znalezione przez nią zdjęcia i SMS-y uświadamiają jej jednak, że Yaman porwał towar Kamgoza, by uwolnić ją z rąk Selima. Sultan składa na Semrę skargę. Na komendzie Duygu jest zmuszona wyjawić Alemu i Sultan chorobę matki. Poruszona Sultan wycofuje skargę i zaprasza obie kobiety na kolację. Wiedziona uczciwością Zeyer postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Firat prosi ją jednak, by uważnie słuchała rozmów Yamana i wyłapywała informacje wskazujące na jego działalność przemytniczą. Nedimowi udaje się namierzyć poszukiwanego kierowcę.
Jego ludzie zatrzymują mężczyznę i zawożą do jednego z magazynów. Ich rozmowę słyszy Zeyer, jest przekonana, że chodzi o przemyt i jedzie za Yamanem. Podczas przeprowadzki Duygu nie przyjmuje pomocy od Ibrahima i Firata. Ali upiera się, by przenieść jej kartony z rzeczami i dochodzi między nimi do przepychanki. Gdy z kartonu wypada fotografia, Duygu traci panowanie nad sobą i każe trzymać się Alemu z daleka. Ali jest przekonany, że Duygu ukrywa przed wszystkimi coś poważnego. Gdy pobity przez Yamana kierowca dowiaduje się o śmierci Iqbal, przyznaje, że informacja o jego romansie z Kevzer była nieprawdziwa. W tym samym momencie do magazynu wpada Zeyer, która słyszała jego słowa. Oskarża Yamana, że nie uwierzył w niewinność jej siostry. Roztrzęsiona Zeyer wybiega i postanawia wysłać Firatowi zdjęcia z przemycaną bronią. Padają strzały, a Yaman w ostatniej chwili osłania ukochaną własnym ciałem. Zostaje ranny, obrażenia nie są jednak poważne. Zeyer wzywa karetkę. Kobieta nie jest w stanie ukryć uczucia troski wobec Yamana. Na zdjęciu związanym ze sprawą gangu narkotykowego Duygu rozpoznaje bransoletkę swojej siostry. Udaje jej się przekonać Alego, żeby włączył ją do sprawy. Zeyer nie jest pewna, czy powinna przekazać fratowi zdjęcia obciążające Yamana, który przecież osłonił ją przed kulą. Yaman wyrzuca sobie, że nie wierzył w niewinność Kevzer. Wbrew wskazaniom lekarskim, rusza za Kambozem. Zeyer bardzo się o niego niepokoi. Yaman oddaje Kamboza w ręce policji i wraca do domu. Z powodu zaniedbywania leków w ranę Yamana wdaje się zakażenie. Duygu obawia się powiedzieć matce, że trafiła na ślad Yasemin.